Siemano, ja jestem Kubikson, a dzisiaj znajdujemy się oczywiście na CSGO Skins. Oczywiście na początku klikaj sobie w ładowanie i tutaj wpisujecie kod Kubikson, dzięki czemu macie 10% bonusu i darmowe 2 zł i 10 groszy na start. A dodatkowo, jeśli wpaczycie z kodem Kubikson, minimum 5 zł, to macie szansę wygrać tego oto pięknego skina za 270 zł. Oczywiście, im więcej wpłacicie z kodem Kubikson, tym większy procent szans macie na wygranie skina. Powodzenia! W dzisiejszym odcinku sprawdziłem sobie nowy tryb na CSGO skinsie, a dokładnie wam pokazuję jaki. Weźmy sobie skrzynkę z eventu Welcome to the Jungle, a dokładnie skrzynka Forgotten Case. Jak widzicie, skrzynka kosztuje 4 zł. Mamy tutaj takie skiny, taki na przykład nóż za 0,0005%. Ale klikam sobie specjalny tryb i teraz skrzynka kosztuje 100 zł. I wszystkie procenty mamy praktycznie takie same, więc mamy szansę na dropnięcie takiego Huntsmana. Więc otworzymy sobie ją może 3 razy. Więc dobra, otwieramy. Dobra, sprzedajemy. Ale jak sami widzicie, na czym polega dzisiejszy odcinek. Po prostu jest nowy tryb na CSGO skinsie i wszystkie procenty są takie same, więc postaramy się dropić jakiegoś fajnego skinka. Dobra, kolejna skrzynka za 250 zł. Otworzymy sobie ją 2 razy. 5 stówek. Dobra, otwieramy. I mamy N4 Mecha Industries, chociaż nie wiem, czy ona jest taka droga, tak szczerze. 268 zł. Dobra, za jedną skrzynkę się zwróciło. Dobra, otworzymy sobie jeszcze raz. Tym razem jedna skrzynka i mamy tutaj Elite Builda AWP-a za 100 zł, no jest delikatny minus. Dobra, kolejna skrzynka, Banana Case, tak samo sobie ulepszamy i ono już kosztuje 600 za takie ulepszenie, czajcie to. Mamy tutaj takiego Karambita Tiger Tooth albo Kukri Knife'a, no jakby to poleciało, to było coś pięknego. Dobra, otwieramy. I mamy niestety MP7 Just Smile, no niestety. Za 4 zł, więc 600, 4 zł, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra, przejdźmy sobie do skrzynki Chocolate Case. Tutaj tak samo ulepszamy i mamy skrzynkę za 164 zł. Otworzymy sobie ją może 2 razy za 300 zł. Dobra, otwieramy. I dostajemy rękawiczki, stój! No i pierwsza skrzynka, która oddała, no witam. Dobra, mamy rękawiczki za 400, elegancko. Dobra, otworzymy sobie może jeszcze raz. Jak oddało, to warto by otworzyć jeszcze raz, ale chyba to będzie niestety błąd. Ponieważ tutaj duży minus się szykuje. No niestety, 200 na minus. Dobra, kolejna skrzynka, teraz skrzynka Ultra Case za 4 zł, ale oczywiście ulepszamy, mamy 115, dwa razy sobie otwórzmy 230 zł, dobra, otwieramy. I dostajemy N4 Player, tu chyba ona kosztuje 200 zł, mi się wydaje. 113, dobra, w gorszym stanie, z faktorem nie byłby drożej by był, ale otwórzmy, że jeszcze raz. Jakby taki Good Knife Slaughter poleciał, ale no, średnio to widzę, no niestety. Dobra, pojedyncze skrzynki nie oddają, więc oczywiście lecimy sobie na Case Battle, dodaj skrzynię. I tak, damy sobie dwa razy czoklet za 160 zł i może damy sobie jednego, jakąś droższą skrzynkę typu Lovely Case za 268 zł. Mamy skrzynkę za 600 w batelkę, dobra, na 3 graczy, utwórz bitwę. Dobra, dodajemy oczywiście bota, bot Emily wchodzi do gry i bot może, o, ktoś dołączył, więc nadzieję musiał dodać bota, dobra, więc lecimy. Pierwsza skrzynka, Chocolate Case, najtańsza i dobra, AWP-ka u mnie siedzi, 36 zł, na razie prowadzimy, elegancko. Dobra, kolejna skrzynka Chocolate Case, N4 Golden Coil, no nie wierzę w to. Dobra, i ostatnia skrzynka, błagam, jakaś kostka by poleciała. No i mamy kostkę, dobra, proszę, by tu było więcej. O kurde, ile? No i tak, czyli proficik, witam elegancko. Good Night Slaughterek, 1600 zł, dobra, dziękuję bardzo. Mamy w ekwipunku 2700 zł, więc jesteśmy na minus 500 około, więc dobra, czas się jeszcze odrobić. Case Battle'ka jeszcze jedna, nowa bitwa. Damy sobie może tym razem jeszcze raz, jakąś taką skrzynkę, dobra, damy sobie jeszcze raz Lovely Case'a za 267 zł i damy sobie może Ninja Case'a za 420 zł, dobra, 6-7 stówek bitwa, dodaj skrzynki, damy może teraz Underdoga, 3 gracz, tak samo utwórz bitwę. Dobra, dodajemy bota, bot Michael i może bot tym razem Alex, dobra, bot Alex, bot Michael i bot Alex, sprawdźmy. Dobra, pierwsza skrzynka, kurde, ja 50 dropnąłem za 300, a to jest Underdog, dobra, niech oni teraz jakąś kostkę dropną, błagam. I nie, to jest jakiś żart. Dobra, i tak bym to przegrał, ale no niestety, takie dwa koła bym sobie przytulił oczywiście. Dobra, spójrzmy, może jeszcze raz. Jeszcze raz sama bitwa, tylko dajmy jeszcze raz Lovely Case'a i Ninja Case'a. Czas się odrobić, 1300 zł, tak samo Underdog, 3 graczy, usłysz bitwę. Dobra, dajemy bota, bot Rosso tym razem i bot Alex, skoro wygrał, to teraz nie może wygrać oczywiście. Dobra, otwieramy, pyk, pierwsza skrzynka poleciała. I dostajemy, dobra, najgorzej, jest elegancko, właśnie o to chodzi. Tej 400, bo trosą 8 dych. Teraz niech oni jakąś kostkę dropną. O Jezus, błagam, błagam. Dobra, oby żadnej kostki dropnąć, będzie, nie no, to jest jakiś żart. Dobra, dalej przegrywamy. Dobra, ostatnia skrzynka, błagam. Przecież tu będzie tyle siana. O Jezu, wygraliśmy to. Ha! 10 tysięcy złotych. Najlepszy chyba tryb na CSGO skin się, przysięgam.
z bitwy za 1300 zł zrobiliśmy właśnie 10 tysięcy złotych. To jest niemożliwe. Więc w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy 13,5 koła złotych. To nie wiem, dla mnie to jest hit. Ten nowy tryb na CSGO Skinsie jest zarąbisty, bardzo mi się podoba. Więc wbijajcie na CSGO Skinsa, używajcie kodu Kubikson